Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będą pałki z kurczaka. Słuchajcie, zrobię je w bardzo prosty sposób, ale mega pyszny. Uwierzcie mi, te kurczaki rozwalają każde spotkanie rodzinne, każdą imprezę czy obiad. Do takich pałek możemy sobie usmażyć, nie wiem, frytki, ziemniaki, nie wiem, cokolwiek. Przyprawiam tylko solą. Świeżo roztartym czarnym pieprzem. I delikatnie polewam olejem. Porządnie nacieram. Przekładam na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Tak przygotowane wkładam do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni na 40 minut. Kurczaki w piekarniku, a my w tym czasie zrobimy sos. Do małego garnka na bardzo małym ogniu roztapiam 200 g masła i wkrajam 2, 4, 6, 8, 8, 10 ząbków czosnku, w zależności jaka wielkość. I posiekany czosnek przekładam do masła. Jeżeli nie lubimy tyle czosnku, to możemy dać mniej. I teraz zetrę parmezan. Myślę, że tyle wystarczy. Jeszcze mam chwilę czasu, to posiekam zieleninę. A będzie tak. Koperek i natka pietruszki. Możemy wrzucić do miseczki z parmezanem. I czekamy na kurczaka. No i pałki z kurczaka są upieczone. Zobaczcie, wyglądają naprawdę wyśmienicie. I teraz tak. Uwaga, bo blacha gorąca. Tutaj mam to roztopione czosnkowe masło, które już sobie przestygło. I teraz wrzucam tutaj starty parmezan i zieleninę. Dokładnie mieszam. Zobaczcie, jaki się sos zrobił. Jeżeli lubimy pikantnie, to dodajemy taką porządną szczyptę płatków chili. Kurczaki przekładamy do większej miski. I przekładamy sos. Pamiętajmy, żeby kurczaki były ciepłe. I gotowe. Spójrzcie. Wyglądają wyśmienicie, więc co? Mogę spróbować, nie? Oh my God. Są delikatne, aromatyczne, delikatnie serowe. Jeszcze jednego wciągnę. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam. I zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i tak prostych, pysznych przepisów.